libertarianie. Panie pośle, ostatnio powstał klub w ramach klubu Kukiza, klub republikański. To już było poruszane w programie a propos właśnie ustawy o wiatrakach, której się pan wstrzymał, czy ustawy 500+, którą pan tak krytykował, czy innych tego typu ustawach. Chciałbym się dowiedzieć, jaka jest pana definicja wolności? O, pana definicja wolności. Ja jestem posłem wolnościowym, tak się przynajmniej nazywa nasza frakcja republikańska wolnościowa. I ona, dlaczego przyjęła nazwę republikańską? Ponieważ współdziałamy ze Stowarzyszeniem Republikańskim, to po pierwsze. A po drugie, nie wszyscy nasi posłowie są tak stricte, ci, którzy należą do frakcji republikańskiej, stricte posłami wolnościowymi, tak? I chcieliśmy przyjąć bardziej miękką formułę, żeby niektórzy posłowie, którzy się całkowicie w tej formule wolnościowej by się nie mogli odnaleźć, żeby mogli się odnaleźć w formule republikańskiej. Moje poglądy są dosyć wolnościowe, ale ja też nie jestem ultrasem, nie jestem libertarianinem i nie jestem ultrakolwinistą, żeby była jasność. Moje poglądy są takie, powiedzmy, 3/4 Korwina, może połowę Korwina, połowę. Ja jestem tak między Korwinem a tym jądrem kukisowskim. Tak? Zresztą ja nie wykluczam, że znalazłem się w Kukisie jako poseł wolnościowy. Nigdy nie byłem czysto posłem takim kukisowym w takim sensie, że uczestniczyłem w kampanii na przykład prezydenckiej Pawła Kukisa, ale uważam, że Paweł Kukis zrobił najważniejszą rzecz, którą nigdy nie udało się zrobić prawicy na tej scenie. To znaczy umożliwił nam, całym spektrum wolnościowemu, w tej chwili lansowanie światopoglądu wolnościowego, światopoglądu obywatelskiego, światopoglądu związanego z obniżeniem podatków, z wolnością i suwerennością Rzeczpospolitej, umożliwił nam lansowanie tego w świecie publicznym. W tej chwili my możemy pokazywać, że poza PiS-em, a szczególnie poza koalicją PO-PSL, istnieje życie na tej planecie i to życie może być nawet lepsze niż to życie, które do tej pory mieli wyborcy, tak? Panie pośle.